Wojciech Mann, 72 lat, ma za sobą trudne, pełne emocji dni. Legendarny dziennikarz muzyczny zdecydował się na rozstanie z radiową trójką po 55 latach pracy w rozgłośni. To była reakcja Manna na zdjęcie z anteny jego bliskiej współpracowniczki, dziennikarki Anny Gacek. Mann po odejściu z radia założył profile w mediach społecznościowych, gdzie ponownie publikuje dosadne komentarze. Wojciech Mann 11 marca ogłosił, że odchodzi z rozgłośni programu Trzeciego Polskiego Radia. Słynny dziennikarz prowadził w Trójce kilka audycji, m.in. poranne piątkowe wydanie Zapraszamy do Trójki, Maniak po ciemku czy Piosenki bez granic. Postanowiłem, że to ja podejmę tę decyzję, a nie ktoś za mnie, powiedział Mann w rozmowie z Gazetą Wyborczą. Decyzja dziennikarza jest pokłosiem niezrozumiałych dla niego zmian, jakich dokonują szefowie stacji. Wojciech Mann wyraził solidarność z Anną Gacek, z którą radiowa trójka zdjęła z anteny po 19 latach pracy. Kuba Wojewódzki komentuje odejście Manna. Informacja o tym, że Wojciech Mann po ponad 5 dekadach pracy odchodzi z radiowej trójki, zszokowała słuchaczy. Dla większości z nich Mann był symbolem tej stacji. Decyzję legendarnego dziennikarza skomentował Kuba Wojewódzki. Prezenter umieścił na swoim Facebooku zdjęcie Wojciecha Manna z poruszającym opisem. Po 55 latach pracy z trójki odchodzi Wojciech Mann. Ktoś. Legenda. Postać. Nauczyciel. Brawo panie Wojtku. Nieposłuszeństwo jest prawdziwą postawą wolności. Posłuszni muszą być tylko niewolnicy, napisał Wojewódzki. Prezenter telewizji TVN w dalszej części posta skrytykował obecne władze oraz przedstawicieli mediów, którzy są kojarzeni z ekipą rządzącą. Zaiste znakomitą politykę kadrową ma nasza władza, wyznaczając nowe standardy głupoty. Pani prezes Polskiego Radia gratuluje. Gdyby małość można było nagradzać, zostałaby pani człowiekiem roku. Ciekaw jestem, ile pokoleń dziennikarzy wychowa Krzysztof Ziemniec, Joanna Lichocka czy Danuta Cholecka. Trójka, w której uczyłem się dziennikarstwa, to dziś krajobraz po bitwie, podsumował gorzko Kuba Wojewódzki. Wojciech Mann komentuje swoją sytuację. W piątek 13 marca Wojciech Mann założył profile na Facebooku i Instagramie. Chodzi o to, żeby nie tracić kontaktu ze słuchaczami, mówił portalowi wirtualnemedia.pl Marcin Mann, syn jednocześnie menadżer dziennikarza. Zapowiedział także, że wkrótce ruszyć ma też YouTube'owy kanał odchodzącego z trójki Manna, a w przyszłości być może internetowe radio. Wojciech Mann udostępnił ostatnio w mediach społecznościowych krótkie nagranie, widzimy tylko fragment jego nieogolonej twarzy. Dziennikarz wita się ze słuchaczami w kilku językach. Następnie przekazał mało optymistyczny komunikat. Gdybym w tej chwili miał się odnieść do ogólnej sytuacji, jaka panuje, to musiałbym to zrobić skrótowo. Brzmiałoby to, powiedzmy sobie otwarcie tak, że w dół to mam. Auf Wiedersehen, stwierdził gorzko Wojciech Mann. 18 marca Mann opublikował kolejne nagranie, w którym odniósł się do swojego poprzedniego wideo. Dziennikarz ubrał się elegancko, a mowę wygłosił na stojąco. Witam panią redaktor, witam państwa. Bardzo dziękuję za możliwość wygłoszenia tego oświadczenia, które jest dla mnie dość istotne. Otóż doszły mnie z pewnych źródeł głosy, że moje poprzednie oświadczenie wygłoszone na antenie było pełne niejasności i nieeleganckich wyrażeń oraz że mój appearance, czyli wygląd, pozostawiał sporo do życzenia. W tej sytuacji chciałbym bardzo stanowczo powiedzieć, że tamten materiał został zmanipulowany i to zmanipulowany tendencyjnie. Mało tego, wyjęte z kontekstu. Co jest stałą praktyką pewnych kół, stwierdził Mann.
Wojciech Mann następnie odniósł się do meritum sprawy. I teraz, kiedy mam prawo rzeczywiście wypowiedzieć pełnymi zdaniami moją opinię na temat sytuacji, dementując tamte nieelegancko przygotowane materiały, chciałbym powrócić do podsumowania. Że jednak, biorąc pod uwagę ogólną sytuację, mam wszystko w dupie. Dziękuję Państwu za